Krytyka podcina na pewno skrzydła, i tutaj y, pomyślałam sobie o Julii Wieniawie, która jest bardzo młodą osobą, a także podąża taką mocną drogą biznesową, zakładając coraz to nowe, y, właściwie. Marki, bo tutaj założyła firmę z kosmetykami, teraz także z ubraniami do jogi, i ona bardzo często mierzy się właśnie z taką ogromną krytyką. Czy to może wpłynąć na przykład negatywnie na jej odbiór i, i na chęć robienia czegoś nowego, czy raczej myśli pani, że taka krytyka potrafi zmotywować? Ja bym bardzo chciała przede wszystkim, żeby w Polsce e, zdjąć stygmat stygmat zarabiania pieniędzy z kobiet. To jest pierwsza podstawowa rzecz, dlatego, że naprawdę nie ma nic złego w tym, że kobieta robi coraz więcej i coraz więcej zarabia, coraz więcej osiąga. Dzisiaj mamy taką sytuację, że szczerze mówiąc przez ostatnie dwa lata, jak przejechałam całą Polskę wszerz i wzdłuż, odbywałam setki spotkań i setki również, nie tylko offline, ale również online ze względu na pandemię. Jedno wiem, że głównym problemem Polek jest brak niezależności finansowej. W związku z tym, e, oczywiście, że Julia jest znaną osobą, więc jest też łatwym celem do krytykowania. Natomiast e, dla mnie e, ta Trochę taka wiesz, filozofia z PRL-u, że zarabianie pieniędzy jest nieeleganckie i generalnie to nas nie dotyczy, jest bardzo negatywna i ma, uważam, fatalny społeczny wpływ. Dlatego, że z, e, dzisiaj mamy sytuację taką, że mnóstwo kobiet jest nieczynnych zawodowo w Polsce. Wersus cały czas ten fakt, że niezależność finansowa, brak niezależności finansowej jest największym problemem polek, a z kolei e, o ich, e, gigantyczny procent Polek jest nieczynnych zawodowo, mało tego, e, o jest ogromna różnica pomiędzy zarobkami e, kobiet, męż... kobiet e, i mężczyzn. W średnich, e, na średniej półce nazwijmy to stanowisk to jest 20%, ale jak już pójdziemy wyżej. To jest 40 do 40 na stanowiskach zarządczych. A dlaczego? A dlatego, że my, kobiety, uważamy ciągle, że zarabianie pieniędzy to jest może wstyd, narazimy się na krytykę, narazimy się na hejt. Ja powiem Ci szczerze, że ja nie zdawałam sobie sprawy, rozmawiając z tyloma kobietami przez te dwa lata, że te, ta obawa o właśnie takie niesprawiedliwe ocenianie jest z kolei numer dwa ich e, naj, problemem, który najbardziej je boli. I jest to niestety w każdym środowisku, bo nam się wydaje, że to dotyczy takich celebrytek, które są znane. Oczywiście, że ich to dotyka bardziej, bo jest większe natężenie tej krytyki, bo je łatwo krytykować na portalach internetowych. Natomiast okazuje się, że w małych środowiskach czy to pani pielęgniarek, czy nauczycielek, czy prawniczek, czy manikirzystek nie ma znaczenia, jaki to jest stopień drabiny społecznej, czyli jaka to, jaka to jest e, grupa e, zawodowa, niestety wszędzie to się zdarza, że kobiety w Polsce nie są szczęśliwe i nie idą e, odważnie po sukces, ponieważ boją się być szczęśliwe, boją się być kobietami sukcesu. Między innymi dlatego. Więc. E, to jest mój cel i moje też e, moja idea i moje marzenie, żeby tą filozofię zacząć zmieniać, bo zarabianie pieniędzy nie jest żadnym wstydem.